Jeszcze nie wiadomo, czy będzie kolejna edycja show. Pracujemy wszyscy nad tym, no, abyśmy mogli zrealizować ten projekt. Na razie idzie to dosyć mozolnie. Każdy gdzieś tam, ja mam bardzo dużo swoich różnych innych planów. I właściwie największy nacisk chyba na to nakładają fani. I trochę mi ich szkoda i czasami jak sobie o nich myślę, to tak mam większą motywację, żeby w końcu jakoś zebrać się w sobie i usiąść do tego na poważnie. Natomiast no jeszcze przez to, że są wakacje, to tak wszystko jest jeszcze troszeczkę takie niepewne. No zobaczymy, jak to będzie. Nie, ja nie tęsknię. Nie tęsknię za kamerami, ponieważ no dla mnie też to był ogromny stres. Oczywiście jest to jakaś forma rozrywki również dla mnie, ale tylko w niektórych momentach. I tak zastanawiam się, czego było więcej, czy tych fajnych momentów, czy tego stresu. Chyba bardziej bym była w stanie zrobić to dla fanów i dla tej całej energii, którą mi przesyłają, dzięki temu, że oglądają program i właściwie zrobić to dla nich, żeby przesyłać też energię, którą dał im program. Nie wiem, dlaczego tak jest, ale tak jest. I to jest fajne, kiedy słyszy się coś takiego na ulicy. No zobaczymy, jak to będzie. Już nie mieszkam pod okiem kamery, więc jak mi się mieszkało pod okiem kamery? No, byłam zestresowana cały czas. Wiem, że tego w programie nie widać, ale starałam się odepchnąć od siebie te myśli wszystkie stresujące mnie. Dzisiaj z perspektywy czasu patrzę na to w taki sposób, że było to naprawdę coś fajnego, coś nowego, innego i fajnie, że to przeżyłam. Natomiast jak kamery były w domu, to naprawdę no, wszystko mnie denerwowało, wszystko było źle dla mnie. Każda jedna mała rzecz, gdzie ja nie jestem osobą, która się stresuje z byle czego. No, wtedy było tak, że ktoś dotknął moje szklanki i ja już byłam zdenerwowana, jak jest możliwe, że ktoś w domu dotyka mojej szklanki. Więc to są takie pierdoły, które mi przeszkadzały, ale dzisiaj myślę, że no to troszeczkę, ja tak troszeczkę za bardzo reagowałam na niektóre rzeczy. Tak, kilka razy było tak, że chciałam wyprosić kamerzystów, nawet zdarzyło się, że wyprosiłam właściwie. Powiedziałam, nie, ja dzisiaj nic nie robię, nie chcę, robię swoje rzeczy, bo to będzie się przedłużać, jeszcze chcieliby ograć tą rzecz, którą robię, a ja po prostu chciałam mieć chwilę spokoju i chciałam te rzeczy porobić po prostu sobie sama, bez kamer. No ale na szczęście nie było z tego powodu jakichś większych problemów, tylko po prostu kamerzyści dostosowali się.